Na sportowe emocje przy programie zaprasza jego sponsor Orlen. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Aleksander zniszczył po raz drugi w sobotę w Lake Placid. Czy te skoki były podobne, czy zupełnie inne niż w zawodach indywidualnych? Nie, skoki były podobne, ale no niestety każdy skok troszeczkę się różnił od siebie. To były skoki na wysokim poziomie, ale no nie takie jak rano. Nie chodzi o zasłanianie się warunkami, ale one były chyba dużo trudniejsze niż rano. No tak, dokładnie, było dużo trudniej, nabuliwiało dużo mocniej i kręciło strasznie. Jeszcze szczególnie zdarzało się, że właśnie w drugiej części lotu były dziury w powietrzu albo ten wiatr silny tam stawał się mocniejszy. W telewizji wygląda to niesamowicie nisko nad bólą i potem odciąga zawodników. Wy też odczuwacie to znacznie bardziej niż na innych obiektach? No, oczywiście, tak. To jest super uczucie i bardzo to lubię właśnie, jak lecisz nisko nad bólem, a potem zyskujesz tą wysokość i zyskujesz przy prędkości. To jest naprawdę fajne uczucie i takich skoczni powinni budować więcej. Siódme miejsce to nie jest rezultat marzeń, ale zadebiutowałeś w konkursie duetów. Jakie wrażenia na temat takiej konkurencji? Spoko, bo trzy skoki bez przerwy, więc nikt nie ma czasu, żeby cokolwiek zmienić, więc tak, no, dla mnie sympatycznie. Dziękuję, powodzenia w niedzielę. Dzięki.